Super Klocki. Dzisiaj wyjątkowy film i recenzja zestawu serii Lego Friends. Furgonetki z hot dogami. Ten zestaw jest wyjątkowy, ponieważ został zaprojektowany przez polską projektantkę Olę Mirecką. Link do wywiadu z nią znajdziecie w opisie. Tak wygląda po zbudowaniu już ten zestaw. Naprawdę smacznie się prezentuje. Dostajemy tutaj taką tablicę, co nas informuje, ile kosztuje jeden hot dog i jeszcze furgonetkę z hot dogami, która jest główną atrakcją tego zestawu i mi się podoba. Fotobudkę, która też jest ok, i krzywe lustro zrobione z dwóch elementów. No to teraz przyjrzyjmy się naszej głównej atrakcji z bliska. Z przodu, z ciekawych elementów, mamy tutaj aż dwa hot dogi, jeszcze ketchup i musztardę, czyli jakieś przyprawy, i kasę, która jest nad drukiem, ale na tym kadrze jej nie widać tak dokładnie. I bardzo mi się podoba ten kształt hot doga, taki, że tutaj wystaje parówka, i dużo piaskowych elementów. To jest taki duży plus tego zestawu. A na samej górze naszej furgonetki mamy siedzonka dla czterech osób i jeszcze stoliczek, na którym jest jakiś napój i chyba sól. A jak się dostać na nasz górny stolik? Mamy tutaj drabinkę, którą można zrobić tak. No i wtedy nasza mini laleczka może sobie wejść na górę i czegoś się napić lub zjeść hot doga. Plusem naszej furgonetki jest to, że możemy sobie ściągnąć dach i omówić w środku szczegóły. Mamy tutaj kasę, którą widzieliście już wcześniej, i taki ruszt, gdzie można przygotować parówki do naszych hot dogów, i dwa miejsca dla kierowcy i pasażera. Teraz omówmy sobie tą fotobudkę. Mamy tutaj w aparacie taką funkcję bawialną, ale jej nie będę pokazywać, że można po prostu udawać, że to zdjęcie się drukuje. Zdjęcie to naklejka. O, w ten sposób to wygląda. Teraz to wkładamy ponownie do naszego aparatu. Więc to fajny plus tego zestawu. I jeszcze takie miejsce, gdzie nasze minifigurki mogą wcielać się w rolę kapitana jakiegoś pirackiego i syreny. Zobaczcie serię zdjęć w fotobudce. W tym zestawie dostajemy dwie minifigurki Nate'a i Stefani. A fajnym dodatkiem też jest to, że możemy przebrać Nate'a w strój hot doga. No to teraz wreszcie podsumujmy sobie ten zestaw. Chciałabym zdobyć inne zestawy Oli. Ten zestaw jest naprawdę fajny, bo bardzo mi się podoba, jak mówiłam, ten kształt hot doga. Jest naprawdę kreatywny i to jest duży plus, więc ocena tego zestawu będzie gdzieś w okolicy 10 na 10! Taka ocena dla tego zestawu będzie superowska i do zobaczenia w następnych filmach. Subskrybujcie mój kanał i dawajcie łapki w górę. Pa, pa!